To jest audycja Jeden Klub, Tysiąc Historii. Witamy w kolejnym odcinku. Dziś naszym gościem jest dziennikarz Polskiego Radia Poznań, Grzegorz Hałasik. Cześć Grzegorzu. Witam, dzień dobry, cześć. Zazwyczaj jest tak, że kiedy zbliża się konferencja prasowa przy Bułgarskiej, to odbieramy telefon od ciebie z pytaniem, czy będzie kawa na konferencji, czy masz przyjechać ze swoją, więc na pewno jesteś fanem tego napoju, dlatego masz filiżankę przed sobą, kawa jest. Natomiast chcę sobie zaproponować też dzisiaj podczas tego naszego odcinka wodę kokosową. Możesz skorzystać, smaczna, więc jakby skończyła się kawa, to woda kokosowa też czeka. Bardzo dziękuję. Nigdy nie piłem. Z chęcią spróbuję. Bardzo proszę. Smacznego. Rozmawiamy w naszej audycji Jeden Klub, Tysiąc Historii. Tak prześlizgujemy się po meczach Lecha w europejskich pucharach. Idziemy po kolei z meczami. Ostatnio rozmawialiśmy z redaktorem Andrzejem Kuczyńskim o meczach z 1982 roku i z jego wyprawą do Szkocji, gdzie ostatecznie nie dotarł do Aberdeen. No i to mi podsunęło pomysł na audycję z człowiekiem, który już troszkę podróżował na mecze Lecha w europejskich pucharach i na pewno ma tutaj przygotowanych sporo ciekawych historii, sporo anegdot, no bo jako dziennikarz Polskiego Radia podróżowałeś za Lechem Poznań właściwie no, po całej Europie i nie tylko po Europie, bo tak to się składa, że mimo, że to są europejskie puchary, to czasami wjeżdżamy do Azji, tak, żeby... Tak, piłkarska Europa jest trochę szersza niż geograficzna, zdecydowanie. Dokładnie. Grzegorzu, ale takie pytanie na wstępie, powiedz mi, bardziej wolisz jeździć za Lechem w europejskich pucharach niż na przykład lepiej wspominasz mecze Lecha gdzieś w drugiej lidze, gdzie odwiedzaliśmy tak egzotyczne miejscowości jak Myszków, Kietrz, Zamość i tak dalej. Czy stadion Polaru Wrocław. Albo Polar Wrocław, tak, stadion między ogródkami działkowymi. Tak, trzeba iść przez działki, żeby dotrzeć na stadion, jeden z bardziej egzotycznych. Generalnie nie dzieliłbym tego na mecze ligowe, pucharowe, czy druga liga, czy jakieś rozgrywki europejskie, ale nie da się ukryć, że ja bardzo lubię egzotyczne wyjazdy i kiedyś Piotrek Leśniowski powiedział, też gdy jechaliśmy, jeszcze pracował w gazecie na jakiś mecz, że sól futbolu jest w pierwszych rundach Pucharu Polski i w pierwszych rundach europejskich pucharów. Dlatego tak oczekujemy często na losowania też Pucharu Polski. Unia Skierniewice teraz to idealny wyjazd. Pierwszy raz w Skierniewicach będę miał okazję być. Bardzo ciekawe, jeszcze nie wiem, kto z naszej redakcji obsłuży ten wyjazd, niewykluczone, że ja i ja przez całe lata prawie, że modliłem się o Rzeszów, bo mam tam serdecznego kolegę w Radiu Rzeszów. W życiu nie byłem w Rzeszowie, nigdy nie miałem jakiejś potrzeby tam jechania czy okazji i co roku mówię, dajcie Rzeszów i tak... I Taresowia w końcu była. Ale co ciekawe, w ciągu miesiąca dwa razy trzeba było do Rzeszowa jechać, ponieważ miesiąc później Lech grał w Boguchwale ze Stalą Stalowa Wola, a Boguchwała to są przedmieścia Rzeszowa i w ciągu miesiąca dwa razy trzeba było, a zimno było, pamiętasz, bo też byłeś, tak. Bo to już była późna jesień, wczesna zima. Zgadza się. Śnieg spadł nawet. Spadł i tam przecież pod znakiem zapytania był mecz w Boguchwale na przedmieściach Rzeszowa i w bardzo krótkim czasie już dwie wizyty w Rzeszowie odbyłem. Z kolegą z Radia Rzeszów się też spotkałem. Na mecz siatkarek poszedłem, bo akurat deweloper zgrał kwalifikacyjną rundę Pucharu CF i bardzo dobry mecz, lepszy chyba niż ten piłkarski, który wtedy w południe odbył się w Boguchwale, obejrzałem. Natomiast, no tak, coś w tym jest, żeby dotrzeć gdzieś tam, gdzie czasami z własnej woli człowiek nie dotrze, czy to właśnie na mecze europejskie. No, mam to szczęście, że Radio Poznań, wcześniej Radio Merkury, no dbało o to, żeby tam, gdzie Lech Poznań gra mecz oficjalny, tam być i stamtąd spotkanie transmitować. Czy w jakichkolwiek oficjalnych rozgrywkach, no o meczach sparingowych nie mówimy. Więc czy to była wczesna runda Pucharu Polski, czy to są mecze ekstraklasy, czy to są mecze właśnie w rundach wstępnych europejskich pucharów, to za wszelką cenę staramy się tam dotrzeć, ja czy któryś z moich kolegów. Tak się składa, że te wczesne rundy są w lipcu, ja jestem wtedy na chodzie w pracy. Lubię takie egzotyczne wyjazdy, więc często właśnie w takich dziwnych miejscach byłem, bo tak w dzisiejszych czasach pojechać na mecz do Turynu, do Manchesteru, każdy właściwie może, no może nie w pandemii, bo to jest trochę trudniejsze, ale wiele ludzi podróżuje na mecze zachodnich lig, no może tak. Premiership jest dosyć droga na przykład, tam sam bilet na mecz jest oczywiście drogi, ale na Bundesliga... Ale pewnie do Strumicy byś nie zajrzał, gdyby nie europejskie puchary. Dokładnie o to chodzi, tak, dokładnie. Gdyby nie mecz z Pelisterem Bitola, w życiu nie byłbym na jakiejś naprawdę głębokiej prowincji w Macedonii. Do Skopje to jeszcze człowiek trafi, nad Ohrydę pojedzie w Macedonii. Ale gdzie do tej Strumicy? A ja właśnie lubię taką egzotykę, zobaczyć, jak też prywatnie czasami zwiedzam różne
części kraju i nie tylko, to właśnie zobaczyć, jak miejscowi ludzie żyją, jak tam podwórka wyglądają i to jest zawsze interesujące. Na europejskich pucharach na pewno dzisiaj się skupimy, jakby zostawiamy te mecze Pucharu Polski, chociaż faktycznie tutaj lubimy pojechać też na polską prowincję, żeby zobaczyć trochę inne stadiony, inaczej przygotowane murawy i tak dalej. Natomiast skupiamy się na europejskich pucharach. Właśnie wspomniałem o Strumicy, bo ty od zawsze jakby chciałeś, żeby Lech podróżował trochę po Bałkanach i jakoś przez lata nie składało się to, żeby losować właśnie kluby z tamtego regionu Europy. No i w końcu trafił się ten klub macedoński, jeżeli chodzi o europejskie puchary. W Strumicy przeżyłeś chyba, tak można powiedzieć, największy upał, jaki był podczas meczu w europejskich pucharach, meczu Kolejorza. Bo byliśmy wcześniej, przynajmniej ja byłem dwa razy w Azerbejdżanie, Lech kilka razy grał w Azerbejdżanie, ja tam dwukrotnie byłem na meczach Lecha. I też bałem się upału, ale tak się składało, że na mecz w Azerbejdżanie, czy to był z Interem Baku w Baku, czy to był z Hazarem Lenkoran w Lenkoranie, pogoda się zlitowała i nawet spadł deszcz i te mecze były rozgrywane w całkiem przyzwoitej pogodzie, można było wytrzymać. Natomiast w Strumicy było naprawdę gorąco, to są jedne z gorętszych miejsc na całych Bałkanach i tam temperatura nawet dzień przed meczem chyba było goręcej, 35 stopni to jest oficjalny pomiar, no ale temperaturę oficjalną mierzymy w cieniu 2 metry nad ziemią, no to ile było w słońcu, można sobie wyobrazić. Na szczęście tam trybuna była w cieniu, ale było potwornie gorąco. Ja pamiętam, że miałem w kieszeni spodenek krótkich takie pastylki miętowe, to one mi się rozpuściły. Ja nagle wkładam rękę i taką całą jakąś białą maśmę, mówię, co tu się stało, jakby się rozdusiła, nie wiem, pasta do zębów czy coś, a ja tam miałem takie pastylki i to mi się totalnie wszystko rozpuściło właśnie. Tak pamiętam, że było gorąco w tej Strumicy. Sam mecz formalnością, bo absolutnie Lech wygrał pierwszy mecz u siebie 4-0 i właściwie był pewny awansu, tak jeżeli chodzi ten mecz był o 17:00. Pamiętam, właśnie, że mimo tego pewnego awansu po tym pierwszym meczu, sporo ludzi tego meczu słuchało, bo zdaje się nie było przekazu telewizyjnego, a jeszcze był mecz o godzinie 17:00. To taka samochodowa pora i dużo ludzi potem sygnalizowało mi, że gdzieś tam wracając do domu z pracy, czy krążąc po mieście słuchało tego meczu. I też ciekawe, że mecz w Strumicy, tak, mimo że to nie miasto, z którego pochodzi klub, który rywalizował z Lechem Poznań. Są też takie sytuacje, pewnie wrócimy do nich też przy meczach na Kaukazie, bo tutaj też kluby nie grały na swoich stadionach. Jeżeli chodzi o te upały, o to ciepło na meczach, no to zawsze Radek Nawrot, nasz kolega, wspomina mecz w Dniepropietrowsku, zawsze mu to straszył. Nie byłem, to no właśnie, ale straszył mnie tymi upałami. Ty mówiłeś, że właśnie w Strumicy ostatecznie, tak porównując temperaturę, było cieplej. W Dniepropietrowsku miało być ponad 40 stopni, ostatecznie tam trochę zelżało. Natomiast no pamiętam i wspominam do dzisiaj tę historię, gdzie dzieliliśmy pokój hotelowy z Radkiem Nawrotem. Pokój trochę w starym stylu, hotel w starym stylu, no bo Dniepropietrowsk etażowa mocno... Była? Tak, etażowa była właśnie i z etażową wiąże się ta historia, gdzie właściwie lodówka, która była wypakowana jakimiś tam napojami mniej lub bardziej wyskokowymi, została przez nas opróżniona właśnie w Dniepropietrowsku i na koniec jest rozmowa z etażową, czyli z taką osobą, też młodszym kibicą to trzeba powiedzieć, z osobą, która dba jakby o opiekunka gości. Piętra. Opiekunka piętra, o tak można dokładnie powiedzieć, tłumacząc z języka rosyjskiego i ona na koniec dodaje taką karteczkę, na której się wypełnia, co z tego room serwisu zostało wykorzystane z tej lodówki. No i my wypełniliśmy tam wszystko, zaznaczyliśmy wszystko, bo faktycznie te upały były potworne na Ukrainie wtedy, ale mówię, zelżało, było 30, tam pewnie 5-6 stopni. No i kiedy ona dostała tą karteczkę i zapytała, co wy tutaj wzięliście, i tak spojrzała na tą karteczkę, a Radek odpowiedział, że wszystko, to ona użyła słynnego rosyjskiego wodmałatcy. Tak jest. Także z tym wiąże się taka nasza historia z upałem, jeśli chodzi o właśnie Dniepropietrowsk, o mecz na Ukrainie. Tak poza tym to chyba właśnie Kaukaz też ewentualnie witał taką pogodą. Jeżeli chodzi o pozostałe części Europy, to raczej nie mieliśmy do czynienia z taką pogodą. Upału w Sarajewie, bo to też był lipiec, no właśnie, w eliminacjach Ligi Mistrzów, tak. Też Bałkany, ale odpukać nie pamiętam, żeby jakoś szczególnie był dotkliwy, tym bardziej, że na przykład w porównaniu ze Strumicą godzina meczu miała znaczenie, bo w Strumicy mecz był o godzinie 17:00, już nie pamiętam, czy była różnica czasu, ale czy 17:00, czy 18:00 to jest niewielka różnica, a w Sarajewie o 21:00, jeśli dobrze pamiętam, a to już jest, tak, to już jest znaczna różnica. Ale w Sarajewie za to stadion ciekawy, bo
Olimpijski. Tak, olimpijski, natomiast, o właśnie, olimpijski, natomiast no, tak jak od igrzysk minęło już 37 lat, to nic się nie zmieniło i warunki do pracy miałeś cokolwiek ciekawe, bo już tam ten budynek taki medialny, można powiedzieć, czy miejsce, z którego komentowałeś mecz, mocno naczarpnięte zębem czasu. No przede wszystkim włączyłem sobie, już nie pamiętam, czy przed, czy po meczu, włączyłem sobie na YouTube filmik z otwarcia igrzysk w Sarajewie na tym stadionie, to te budynki dokładnie 84 rok, tak, zimowe igrzyska w Sarajewie, dokładnie to tak wyglądało jak na tym stadionie. Te kabiny miały jakieś szafki, z których wystawało mnóstwo jakichś dziwnych kabli, przewodów, powyrywane, no warunki, nazwijmy to, dalekie od jakichś europejskich takie standardów. Bym porównał stadion Szyca, początek lat 90., jak Warta wróciła do Ekstraklasy, grała już też tam, taki tak, stadion tak, właśnie z tym budynkiem. Z tym budynkiem, który potem został rozebrany, tak, faktycznie. No to tak można porównać, że to pamiętało te lata świetności tego stadionu. Drugi stadion taki w europejskich pucharach, który też faktycznie po dużej imprezie, Udine i mecz z Udineze. Byłeś we Włoszech w 2009. No to te kabiny słynne z telefonami stacjonarnymi, tak, gdzie jeszcze niby po Mistrzostwach Świata w 90 roku właściwie też nic się nie zmieniło na tym stadionie. Do niedawna, teraz zbudowano tam, zdaje się, dwa lata temu ten stadion został przebudowany i ja pamiętam w toalecie kafelki były w logo Italia 90, taki ludzik, taki piłkarzy, taki kwadratowy. W barwach Włoch. Tak jest. Tak, zielono-biało-czerwone. Tak, i to kafelki w toalecie to właśnie miały, miały taki wzór. Natomiast wracając do Sarajewa, tutaj warto wspomnieć, że ten stadion robił też inne wrażenie, takie trochę przygnębiające, dlatego że okolice stadionu to było takie jedyne miejsce, które w czasie oblężenia Sarajewa było wolne od strzałów serbskich snajperów, którzy ze wzgórz okolicznych strzelali do ludzi w Sarajewie. Kilka lat przecież trwało to oblążenie Sarajewa i te wszystkie tereny olimpijskie wokół stadionu, tam były jakieś hale sportowe, jedna zdaje się ostała, różne takie te przestrzenie sportowe, coś w rodzaju takiego parku olimpijskiego, to wszystko zostało zamienione na cmentarze. I teraz, gdy dojeżdża się do stadionu olimpijskiego w Sarajewie, gdzie FK Sarajewo rozgrywa swoje mecze, no to się jedzie lub idzie między samymi cmentarzami, gdy się wybiera tę główną drogę dojazdową. No i to takie przygnębiające wrażenie, bo to właśnie założenia projektantów jugosłowiańskich jeszcze z lat 80. miało być miejsce sportu i było, a na początku lat 90. no to stało się miejscem pochówku i między tymi cmentarzami całkiem świeżymi no stoi ten stadion. To pamiętam, było przygnębiające wrażenie. Ten wyjazd do Sarajewa w ogóle był dziwny, bo wiemy też jakieś zamieszki kibiców. To był też taki jedyny chyba wyjazd na mecz Lecha, gdzie jeszcze ten konflikt zbrojny w Europie się czuło, bo też akurat z Piotrem Leśniowskim byłem na tym meczu, wtedy obsługiwał to dla Gazety Wyborczej. Osobno dolecieliśmy do Sarajewa, mecz był we wtorek, ja doleciałem w niedzielę koło południa, trochę już sobie obszedłem to Sarajewo, Piotrek dojechał wieczorem. No i w poniedziałek rano pojechaliśmy na lotnisko przywitać piłkarzy, zobaczyć w jakim składzie, w jakich humorach przyjeżdżają. Zawsze się, jak jest się na miejscu, jedzie się na lotnisko, zobaczyć jak to wszystko wygląda, kto przyleciał, kto nie przyleciał. No i zanim dotarła drużyna, to żołnierze polscy, kontyngent przyjechał. No tak. Czterech czy pięciu polskich żołnierzy. Jeden z nich to był wielki kibic Lecha, Darek z Wałcza. Pozdrawiam Darka z Wałcza, bo pogadaliśmy sobie czyli troszeczkę. Mieliście okazję pogadać. Ale byliśmy w kontakcie, wtedy pomógł nam w paru sytuacjach w tym Sarajewie. Przyjechał też jeden żołnierz austriacki, który był Polakiem z pochodzenia. Mówili mi jeszcze, że powinien być z nimi Słowak, ale Słowacja nie wypełnia jakichś umów i tak? Jest wakat, ale mają Słowacy kogoś przysłać. No i opowiadali nam troszeczkę właśnie, bo Sarajewo też jest miastem podzielonym. Jest ta część serbska, trochę mniejsza, jest oczywiście ta część bośniacka, gdzie to jest stolica Bośni i Hercegowiny. I potem tak i też cieszyli się, że ktoś przyjechał, coś tam o tym Lechu poopowiadaliśmy i że oni na trening wieczorny by pojechali. Nie? A ja mówię, to z Piotrem mówimy, a jak tam jedziecie? No mamy tu samochody. Mówię, to wiecie co, przyjedziemy po was do hotelu, gdzie śpicie? No, w takim hotelu za dworcem, to jest blisko stadionu. To my po was podjedziemy, zabierzemy was na ten trening i sobie pojedziemy z wami. I faktycznie tego samego dnia wieczorem pod nasz hotel podjeżdżają wozy polskiego kontyngentu jakieś. Wojskowym Hammerem przejechałeś się? Nie był to Hammer, a Hammer to nie był, ale to były jakieś oznakowane wozy i teraz trzy miały chyba United Nations chyba miały oznaczenia. Kuchnia, nie pamiętam już dokładnie. I pojechaliśmy na ten trening i wykonaliśmy swoją robotę. Tam była konferencja prasowa, odwieźli nas do hotelu.
No i na drugi dzień, to właśnie z tym Darkiem z Wałcza tam tak. Ogarnialiśmy te tematy. Ja miałem wtedy jakąś bośniacką kartę SIM, szybko kupiłem, żeby mieć internet, więc łatwy mieliśmy kontakt, on miał bośniacki numer telefonu. I chcieli przyjść na mecz i tak mieli nawet jakieś bilety załatwione, no ale wiemy, że noc poprzedzającą mecz w Wogoszczy odbyły się jakieś zamieszki między chuliganami z Poznania i z Sarajewa. I dzwonili potem rano żołnierze, że kierownik ich nie puszczał, bo za gorąco było, mówi nie chce, mówi nie wie co będzie na meczu, tak. A nie może sobie pozwolić tam ich przełożony, żeby nagle okazało się, że gdzieś jest zadyma, a gdzieś nawet nie tyle, że uczestniczyli, ale w pobliżu byli polscy żołnierze, nawet prywatnie. I absolutnie zabronił im iść na mecz i szkoda, bo jeszcze się tam umawialiśmy, że jeszcze sobie porozmawiamy przy okazji tego meczu, no już się porozmawiać nie udało. Jeszcze tamten Darek próbował tam się wcisnąć, załatwiać jakieś akredytacje, ja mówię kuchnia, mówię, jest taka gorąca linia przez te zadymy, że mówię, chyba nic nie załatwimy. No ciekawe też, znajomości faktycznie na europejskich pucharach. Dwie historie od razu tutaj, jedną ucieknę na sekundę tylko od Lecha, bo a propos tych stadionów starych właśnie, to Piotrek Leśniowski, którego wspominałeś, miał ciekawą przygodę na Marakanie w Belgradzie, kiedy pojechała tam drużyna Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski. I, no właśnie, ale próbował otworzyć chyba taki stoliczek, tak? Pulpit. Prasowy pulpit właściwie. To one są często na stadionach właśnie rozkładane i spadł ten pulpit piętro niżej. I tam omal nie doszło do tragedii. No nie, mógł dlatego, oberwać że... ktoś stojący niżej. No przecież to spadło, nie wiem, z kilkunastu metrów, czy nawet więcej. No z górnej trybuny spadło to na dół. Tak. Dużego stadionu. I tak zamarliśmy, wystawiliśmy głowę, patrzymy, a tam siedzą policjanci i tak patrzą w górę. No co tak, jest grane? No, siedzieli troszeczkę niżej, na szczęście, ale to spadło faktycznie ten blat. No przecież jest, jakby to uderzyło serbskiego policjanta, cokolwiek, no to tam była afera międzynarodowa. Oprócz tego, że krzywda by się stała temu człowiekowi, to tam była afera nieprawdopodobna. To też był ciekawy wyjazd. Tak. A druga historia taka, która mi przyszła do głowy, to lotnisko, bo te wizyty i witanie piłkarzy na lotnisku, oczywiście nawiążemy jeszcze pewnie do Florencji, gdzie naczekaliśmy się na Lechitów, ale ta słynna wypowiedź, którą nagrałeś, którą do dzisiaj wspominamy w Manchesterze z Luisem Enriquezem, jak go zapytałeś o to, jaki będzie wynik meczu z Manchesterem City w fazie grupowej, no i to jego słynne zdanie, jeden do sera i wracamy. Tak, i to wiadomo, jak Luis Enriquez mówił po polsku, starał się, rozumiał wszystko, ale ta fonetyka już troszeczkę kulała mimo wszystko, a to był 2010 rok. Ja mówię, to co tam typujesz? Mówię, wszystko będzie nam jeden do siera, wygrywamy i wracamy do domu. No to właśnie. Jak słynne sielałem w Kielcach, jak dośrodkował piłkę z lewej strony i ona wpadła do bramki. No i tak Sipuntos jeszcze u niego. I Sipuntos, tak, to były wszystkie te wypowiedzi fajne Luisa Enriqueza. Dobrze, przenieśmy się na Kaukaz, bo tam ciekawe wyprawy i Armenia, i Azerbejdżan, i Gruzji nie było, tylko właściwie można powiedzieć, jeżeli chodzi o tamten region. Chcecie zapytać o 2012 rok, bo trzy razy Lech grał w Azerbejdżanie. Dwa razy miałem okazję być, ale mecze były w Baku, natomiast ty podróżowałeś dalej, bo do Lenkoranu, gdyż Hazar już mecz u siebie rozgrywał. Pamiętam, że jak w 2008 roku Lech wyrosował Hazar Lenkoran, no to było, że nie ma opcji grania w Lenkoranie. Droga fatalna, 200 kilometrów ze stolicy kraju, a ty podróżowałeś, więc opowiedz trochę o tej podróży w 2012 właśnie do Lenkoranu z Baku, no bo tam wylądowaliście i dalej trzeba było się przedzierać do Lenkoranu. Do Lenkoranu. Generalnie dwa światy, bo Baku, tak, ty byłeś w 2008, byliśmy razem w 2010, byłem w 2012 i ty, będąc w 2010, pamiętam, już mówiłeś, jak się Baku zmieniło przez dwa lata. Rozbudowało się niesamowicie. Ja byłem po kolejnych dwóch latach i to się jeszcze bardziej rozbudowało. Tyle, co zdążyłem zerknąć. My tam za dużo się w tym Baku nie zatrzymaliśmy, bo trzeba było gnać do tego Lenkoranu. Ale było widać, że na tej ropie to miasto tam jest budowane. Wcale mnie nie dziwiło, że oni po kolejnych trzech latach zorganizowali Igrzyska Europejskie, które tam podobno na tip-top były. Eurowizję mieli u siebie, tam zupełnie kraj rozbudował się niesamowicie. Starają się tyle, co mogą. Wiadomo, że pewnego poziomu nie przeskoczą i dużych Igrzysk Olimpijskich nie zorganizują, ale mogli europejskie, zorganizowali. Euro nie Euro też, tak. Były, wiadomo, że sami nie zorganizują dużego turnieju, ale gdyby nadarzyła się okazja, żeby to zrobić z innymi krajami, to jak najbardziej. Sąsiadami oni nie bardzo pewnie by zrobili, bo nikt ich tam wokół, tak nie, jest, oni się tak na ogół jest, wszyscy tak nie jest. Lubią wokół, więc tych partnerów trzeba było szukać dalej.
Natomiast wtedy akurat była o tyle łatwiejsza sytuacja, bo z podróżami na mecze pucharowe jest tak, że czasami jak drużyna leci większym samolotem, są jakieś możliwości, to zabiera drużyna dziennikarzy, którzy akurat jadą służbowo obsłużyć ten mecz. Jest większy samolot, po prostu miejsca jest są, miejsce, one są niewykorzystane, więc dlatego... Tak, tutaj... a my też uczciwie radio się z takich wyjazdów też, warto powiedzieć, rozliczało. To normalnie zamiast kupować bilet na jakąś linię lotniczą, Mamy fakturę wystawioną, kilka razy tak faktycznie się zdarzyło w historii. I tak właśnie było z tym Lenkoranem, że to było załatwione przez klub, ale też już z lotniska do Lenkoranu, no to drużyna jechała jednym autobusem, Mariusz Rumak był wtedy trenerem Lecha, no a wiadomo, że osoby towarzyszące już nie, no ale był taki bus, który miał zabrać kucharza. Jeszcze nie był to Artur Dzierzbicki, tam był inny kucharz z jednego z hoteli tutaj podpoznańskich. Ktoś tam jeszcze i ja. No to gdzieś tam się załapałem do tego. No to jechaliśmy. No to faktycznie jeszcze tak kilkadziesiąt kilometrów od Baku wtedy była autostrada, ale jak się skończyła ta dwupasmowa taka droga autostrada, no można powiedzieć, że autostrada, standard był autostrady, no to wjechało się na lokalne drogi. No to już krowy przechodzące przez drogę, pasące się jakieś tam gęsi wokół. Nie było to odludzie, bo to jest mały kraj, to ta gęstość zaludnienia tam gdzieś jednak jest. Im wyżej pewnie, tym mniejsza, ale nie było odludzie. No to pamiętam, że w pewnym momencie też się zatrzymaliśmy, ci kierowcy, to był jakiś na szczęście klimatyzowany bus, ci kierowcy też wyszli, to na tych takich postojowych miejscach, no u nas to są stacje benzynowe, mopy, jak zwał, tak zwał, to też były takie krany z wodą, oni tam się obmywali, schładzali tą wodą i jechaliśmy dalej. No ale czy Lenkora, no to już był zupełnie inny świat, to już różnica, tak jak mówiliśmy. Głęboka Azja, można powiedzieć. Tak, tak, no to było blisko irańskiej granicy i to już naprawdę była prowincja. Jedynym nowoczesnym obiektem w tym mieście to był stadion właśnie, na którym był rozgrywany mecz, ale za to murawę miał koszmarną. Tak, tam nawet tak, odbierano tak, im, oni organizowali wtedy właśnie jakieś mistrzostwa kobiet do lat 19. I między innymi oprócz Baku te mecze były w Lenkoranie i tam odebrano im, zdaje się, jakiś ćwierćfinał w tym roku i wcale się nie dziwię, bo ta murawa była w fatalnym stanie i padał deszcz wtedy w czasie tego meczu, ale pamiętam też, jakim to było dla nich wydarzeniem, wyzwaniem, że jednak jakaś drużyna przyjeżdża do nich grać, dla miejscowych dziennikarzy. Oni nawet poza ten Lenkoran niekoniecznie się ruszali do tego Baku, a tutaj rozgrywki europejskie, te flagi UEFA wiszące i pamiętam, że jak wszedłem na trybunę prasową, to do mnie od razu zbiegło się jakaś grupka tam dziennikarzy, dwoje czy troje, i pytali o ten Lenkoran, jak mi się podoba i tak dalej, tak że tutaj są fanatyczni kibice. Ja mówię, znam, mówię, nasi też są dobrzy. Zresztą dotarła tam grupa kilkudziesięciu kibiców Lecha. Dojechali kibice, dojechali wszędzie na meczach. Tak, dojechali. Też nie wiem, czy nie lecieli, bo czasami też kibice... Tak, też wypełniali ten samolot. Dopełniali samolot, tak, płacili za to. Wiadomo, że wyprawa na Kaukaz to jest duży samolot, najczęściej Airbus albo tak, żeby 180-osobowy, drużyna to jest 40-50 osób, tak. No i tutaj reszta miejsc właściwie wolnych. Można je sprzedać, tak. Potem podstawić autobusy na lotnisku. Tak było na pewno w 2010 roku, już nie pamiętam dokładnie, jak było w tym 2012 w Lenkoranie, ale była to faktycznie głęboka prowincja i pamiętam wtedy, że ładna to... przecież nie będę mówił, że tu cofnąłem się w czasie, chodząc po tym Lenkoranie. No tam były takie rynsztoki na przykład. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, że tam można było nogę skręcić, bo ulice były słabo oświetlone, a przechodząc przez jezdnię, czyli robiąc krok schodnika na jezdnię, trzeba było zrobić duży krok, bo jakby się zrobiło mały krok, to do rynsztoku by się wpadło. Nogę by się co najmniej skręciło. I ciemno tam było wtedy, pamiętam. Takie małe miasteczko, już faktycznie azjatyckie, już wyciągnąć ten orient kogoś z rynsztoku jest powiedzeniem, które, że tak powiem, w Polsce już nie funkcjonuje. Znaczy funkcjonuje, ale nie można jakby unaocznić tego, czym jest rynsztok, a ty w Azerbejdżanie miałeś właśnie taką okazję. Znaczy, i wracając jeszcze do wywiadów, to pamiętam wtedy trochę musiałem być krytyczny i skrytykowałem system wizowy, dlatego że... O tak, zawsze załatwianie wiz to była, wiecie, też zabawa. I ta wiza nie była tania, bo to było wtedy 60 bodajże dolarów czy coś takiego, więc
No jechać na 3 dni na przykład. A no tak, bo to przecież na ostatnią chwilę, bo tydzień wcześniej Lech grał w Kazachstanie. Tak. W Tałdykorganie, tak jest, dokładnie. Ja byłem w Kazachstanie, nie poleciałem do Azerbejdżanu, a ty załatwiałeś właśnie na ostatnią chwilę. Ja nie wizę. Byłem w Kazachstanie, był tam Krzysztof Ratajczak z naszej redakcji, a ja leciałem do tego Azerbejdżanu. I pamiętam, że tutaj człowiek, który załatwiał te wszystkie logistyczne sprawy, jechał do ambasady z tymi paszportami, bo 2 lata wcześniej można jeszcze było wizę dostać na lotnisku, zapłacić i ta wiza była wystawiona, a tutaj już nie było opcji, się przepis zmienił. Tak. Nie dość, że kosztowało to 60 chyba właśnie dolarów, jeśli dobrze pamiętam, czyli jak ktoś, jak kibic jechał na 3 dni tylko, to dodatkowy całkiem spory wydatek, zdecydowanie większy niż cena biletu na mecz. A do tego jeszcze te całe procedury i tu było mało czasu właśnie, jeżeli ktoś był w Kazachstanie. Cuda tam były, wypełnialiśmy ten wniosek wizowy, tam o choroby pisali. Broń Boże wpisać, że się w Armenii było w ostatnim czasie, bo można jeszcze było nie dostać tej wizy. O tak, nie, to jasne. Jak miałeś bitą pieczątkę z Armenii, to do Azerbejdżanu problem. Tak, nawet ostrzegają przed tym, jak nawet turyści wjeżdżają do Azerbejdżanu. Wspominajmy Azerbejdżan z 2010 roku, bo wspominałeś o dziennikarzach, którzy rozmawiali z tobą w Lenkoranie. W Azerbejdżanie było bardzo ciekawie, bo dziennikarze lokalni za taksówki nam robili w pewnym momencie. Dzień przed meczem byliśmy na konferencji z trenerem Jackiem Zielińskim. Byli dziennikarze lokalni i potem czekaliśmy, no bo w tych krajach właśnie z byłego Związku Radzieckiego jest tak, że wychodzi się na ulicę, gdzieś tam macha się ręką i potrafi się prywatne auto zatrzymać i wziąć człowieka. Tak funkcjonują taksówki. Umawiasz się z człowiekiem na to, ile zapłacisz i tyle. No i czekamy właśnie tak przy ulicy, jeszcze z redaktorem Wesołkiem bodajże z Gazety Marcin Wyborczej. Wyjeżdżali dziennikarze, taką starą ładą, no starym autem. Chyba byli to autem. Dziennikarze, bo byli to ludzie, którzy byli na konferencji prasowej wcześniej. I to było, tak, stoimy przed tym, tak rozglądamy się, bo złapać tu taksówkę czy nie. I tak oni wtedy wyjeżdżali i oni mówią, że autobus tam, żeby tam iść, nie? A my nie, my tam taksi chcemy, nie? Ich tam 3 siedziało, nie? Taksi, nie? I ta łada... Wod taksi, nie? I on wtedy wyrzucił swoich 2 kumpli. Wyrzucił kolegów. Czy oni sami wysiedli, bo już wieczyli, że trzeba dać koledze zarobić. Tak jest. I nas, że tam gdzieś do centrum chcemy i on ile tam, 10 czy ileś dolarów? 10 dolarów chyba tak. Tam umawialiśmy się, powiedział, że bo chcieliśmy do centrum, bo chcieliśmy na kolację jakąś pojechać jeszcze do centrum i faktycznie ustaliliśmy, że za 10 dolarów i tą ładą dojechaliśmy, właśnie on zawiózł nas lokalny dziennikarz. I to skasował te 10 dolarów, czy nawet euro może, bo te manaty były 1:1, pamiętam. Manat, że... dokładnie, jest tyle samo co dolar. Że też za taksówkę wtedy, czy jak na stadion z hotelu jechaliśmy, to tam nie było tanio, bo jeszcze porównam to za chwilę z tym Lenkoranem, bo też jest ciekawa sytuacja, ale tam pamiętam te pogawędki, nie? A wy co, no, że z Polski, tak, a no proszę, to jest tak, lipiec 2010. Właśnie chcę powiedzieć, i tutaj jest mała dygresja, Grzegorz Hałasik bardzo uwielbia wchodzić w rozmowy z lokalnymi, mieszkańcami właśnie w takich miejscowościach. Dowiedzieć się, jak ludzie żyją. Historia i tak z taksówki dalej. Jak najbardziej. Ale on się chyba więcej od nas chciał dowiedzieć. Tak. No to był sierpień. 2010, lipiec, 4 miesiące jesteśmy po katastrofie smoleńskiej. 3. Tak. No i co tam? No mówię, no spadł samolot i tyle, katastrofa, nie? A zamach? A mówimy, no nie wiemy, czy zamach, nie? No, bo oni mówili, że Kaczyński, znany jest Kaczyński, był prezydent Kaczyński na Kaukazie ze względu na Gruzję i tak dalej, to nie była tam, mimo że bardzo w Gruzji jest oczywiście, był szanowany, to jednak w tych krajach sąsiednich też ze względu na to, że tam często bywał, wspierał tych Gruzinów, był dosyć rozpoznawalny jako prezydent innego państwa. I o wyborach była rozmowa, bo akurat mieliśmy Komorowski został wybrany. Czy macie nowego prezydenta? No mamy, że już jest wybrany nowy. I teraz czy był zamach? Mówimy, no nie wiemy, że jego brat, Gawaricz, to był zamach. My nie wiemy, czy to był zamach. A on, my znajemy, bo to wiedział, jak te służby rosyjskie działają. Więc ja też kiedyś z jakimiś Białorusinami rozmawiałem, to oni też mówili, my wiemy, jak te nasze służby działają, więc tam swoje wiedzą na wschodzie. Jak chciałeś nawiązać do Lenkoranu, do manatów. Zupełnie inne ceny, bo pamiętam, że tak jak tu musieliśmy 10, czy nawet kiedy za któryś kurs zapłaciliśmy wtedy 20 tych dolarów, czy euro, to nawet to spory kurs, jak nawet po Poznaniu jeżdżąc, tak, to trzeba by sporo przejechać, albo nastać się w korkach, żeby stówę zapłacić normalnego dnia. To było zresztą 10 czy 11 lat temu.
Ale w Lękoranie, mniejsze miasto, biedniejsze, tak jak powiedziałem, Azja, ceny totalnie spadały. Zwykły kurs kosztował 1 albo 2 manaty lub 1 albo 2 euro, bo kurs jest 1 do 1 tej waluty. Ale co ciekawe, tam jeszcze był Marcin Wesołek też z Gazety Wyborczej w tym Lękoranie. Byliśmy jedynymi dziennikarzami, którzy dotarli. Więc ja słowo mówione, on słowo pisane, co my napisaliśmy, nadaliśmy, to poszło w świat. Tym bardziej, że nie było meczu w telewizji. Tak, nie było I dzień wcześniej... Tam był taki człowiek, spaliśmy w tym hotelu co drużyna, Marcin Wesołek dotarł też własnym sumptem, on tam miał ciekawe przygody, bo on takim lokalnym PKS-em jechał z Baku do Lękoranu, czy nawet jakimś okazją stopem, a wracał jakimś takim lokalnym PKS-em. Więc też tam miał ciekawe przygody. Ja, tak jak powiedziałem, do podstawionego busa tam się załapałem na jedno miejsce, ale dostaliśmy asystenta. Na krok nas nie odstępował w tym Lękoranie. On siedział przy recepcji i tylko jak nas zobaczył, czy czegoś nie potrzebujemy, w czymś nam pomóc. Mówimy, na trening chcemy jechać, na stadion. Konsjerża swojego mieliście. Tak jest, proszę bardzo, chwilę, tu kazał poczekać, za chwilę wychodzi, chodźcie, jedziemy. Ja myślę, że nas wpakuje do tej taksówki, a on siada z przodu i temu kierowcy mówi, że jedziemy. No to dobra, jedziemy na ten stadion, taki most sypiący się po drodze. Ten stadion się okazało całkiem jak na te warunki miejscowe, nowoczesne i jeszcze chcemy płacić, on tam mówi, że 2 euro. I to nie, że my podaliśmy temu kierowcy, temu asystentowi on tam mu dał, czy tam resztę wydał, nam przekazał. Nie no, pilnował nas, potem mówi, że on jakąś turystykę studiuje i coś. Kto go tam wydelegował do tego pilnowania, czy jakieś miejscowe służby, czy faktycznie organizator pobytu, nie wiem, ale generalnie siedział i na oku nas miał i gdziekolwiek się chcieliśmy ruszyć, to asystent był. A był też pomocny, było to oczywiście momenty krępujące, no bo nikt nie lubi, jak ktoś za nim się, mówiąc brzydko, szlaja gwarowo, a chociaż tak, chwilę z nim pogadaliśmy, tak? Natomiast w paru takich sytuacjach faktycznie pomógł, tak nie trzeba było łapać tej taksówki pod tym Lękoranie. Azerbejdżan to też jeszcze tak, żeby kończyć ten wątek Azerbejdżanu, no to właściwie wszechobecne zdjęcia Alijewa, najpierw ojca, potem syna, tak, no bo tam właściwie można powiedzieć, że sukcesja niemal jak na tronie królewskim, że najpierw ojciec, potem syn prezydentem, więc jakby tutaj czczą swojego przywódcę, trochę tak czujemy się właśnie jak w Korei Północnej można się poczuć, gdzie tam absolutnie prezydent najważniejszy. A tak to chyba generalnie na Kaukazie jest, że głowa państwa, czy jak ktoś, nie wiem, Kazachstan, czy te kraje Azji Środkowej, jasne, to tamten kult jednostki chyba jednak troszeczkę funkcjonuje cały czas. Dobrze, no to chyba uciekamy z Kaukazu. Oj, ale jeszcze Rywań był ciekawy. Proszę, opowiedz. Samolot się zepsuł. O, to była ta sytuacja. A, właśnie, przecież nie poleciałem do Rywania. Bo... Miałeś lecieć wtedy jeszcze z przeglądu sportowego. Maciej Lejman z Gazety Poznańskiej, Radek z Gazety Wyborczej Nawrot i ja. Tak. To była sytuacja, że ja i tak miałem lecieć. Tak jak mówiłem, no radio stara się wysłać sprawozdawcę na każdy mecz. Ale w klubie miał lecieć większy samolot i wtedy Łukasz Borowicz mówi, rzecznik Lecha, ogarnijcie sobie tylko hotel, a do samolotu was weźmiemy, bo leci duży, nie ma problemu. Mówię, okej. No ale samolot się popsuł, okazało się, że poleci mniejszy, już tej całej historii nie będziemy opowiadać, no ale dla dziennikarzy miejsca zabrakło. Tutaj klub, muszę przyznać, no w trochę niezręcznej sytuacji chyba się znalazł, no bo ja byłem gotowy, radio miało budżet przygotowany, żeby kupić bilety normalnie przez Warszawę, lotem po Bożemu polecieć, a tu się okazuje, że nie weźmie mnie klub, no i wziął jednak, tak? Wtedy rzecznik nie pojechał, nikt ze strony klubowej nie pojechał. Adam Ciereszko, fotoreporter. Tak, bo my przyjechaliśmy na zbiórkę, okazało się, że tam rzeczywiście jest awaria tego samolotu, no i jakby była historia też taka, że ostatecznie potem Łukasz stwierdził, że no to jedno miejsce jakby jest, my mamy wybierać kto z naszego grona, no jakby wskazaliśmy ciebie też z tego powodu, że transmisja radiowa musi się odbyć, a my możemy relację gdzieś prasową napisać, potem wypowiedzi. A transmisja była w telewizji, więc my samą relację z meczu mogliśmy napisać faktycznie oglądając mecz w telewizji. A ja komentowałem mecz dla radia, no i też byłem właściwie gotowy lecieć, a teraz się że nie polecę. I, no i tutaj faktycznie i dzięki tutaj waszej decyzji klubowi byłem jako jedyny dziennikarz i Adaś Ciereszko, fotoreporter ówczesny Lecha. No i tam Lech, pamiętamy, przegrywał 2-0, wisiało dogrywką w powietrzu, tam było potwornie gorąco. O, to była porównywalna temperatura ze Strumicą, zdecydowanie. Chociaż też trybuna w cieniu, na szczęście, nie siedziałem w słońcu.
końcu, bo to no, nie dałoby rady na pewno. I Łukasz Trałka to uratował. W doliczonym czasie gry strzelił bramkę na 1-2. Lech przegrał, ale przeszedł do kolejnej rundy. To był Lech prowadzony przez Iwana Dziurdziewicza. No sytuacja była napięta, już wtedy tam kibice też dotarli, jacyś tak uwagi mieli krytyczne do drużyny, bo mecz był koszmarny, to pamiętam, taką ładną bramkę strzelił ten chlopak, co w Śląsku Wrocław Musonda, Lubambo teraz Musonda. Gra. I to go pamiętam z tego meczu właśnie. Mm-hmm. Natomiast po meczu to są rusofile tam Ormianie. Zdecydowanie. Tak. I tam o ile tam Azerbejdżan bliżej Turcji. I w tym Azerbejdżanie, pamiętasz, po tym rosyjsku, czy młodsze pokolenie bardzo niechętnie nie znało. Nam to pasowało, bo z tym naszym rosyjskim się dogadaliśmy. Ale w Azerbejdżanie po rosyjsku niekoniecznie młodsze pokolenie to już zupełnie się tego języka nie uczy. Natomiast w Armenii jak najbardziej to są rusofile, łączy ich też religia. I tam pamiętam, że po meczu bardzo taki był jakiś miejscowy kibic tego Gandżasaru Kapan, który do tego Erywania dojechał, tam zwyzywał mnie, że Polaki, co wy jesteście, że jak za Sojuza, to powinniście być z nami. Ja mówię, człowieku, mówię, o czym ty do mnie gadasz? Ja pakuję ten sprzęt. Przede mną jeszcze podszedł zagadać jakiś turysta, który był na meczu, podszedł, słyszał, że tu po polsku komentuje, chwilę, rozumie, a ten mnie wyzywa. Ja już nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć. Mówię, kuchnia, że nie chyba wiem. Tęsknił, że w bloku wschodnim nadal powinniśmy być. Razem wszyscy, tak? Razem my wszyscy. Jako tam, nie wiem, 18 czy któraś republika. Republika, tak jest. Oni byli tą republiką, mieli dobrze, oni trochę za tym tęsknili, ale też tam opowiadał mi Radek Sołtys, że tam też z którymś organizatorem rozmawiał, mówi, tu za Sojuza, mówi, tu samoloty z Moskwy to latały co godzinę, 12 na dobę, bo oni tam mieli już zimno, u nas było ciepło, to sobie na Brzoskwinki Moskwa przyjeżdżała i my sobie z tego żyliśmy. Trochę tak jak kurort Andralnik jest Soczi w Rosji, tak tutaj wcześniej. Za Sojuza był, tak. Przejęło te wszystkie funkcje Soczi nad Morzem Czarnym, a ten cieplutki Erewań dla nich, no, jezioro Sewan, to taka baza wypadowa była. I wiele osób chyba tam za tym tęskni. No wcale się z jednej strony nie dziwię, z drugiej strony, co ja mam do tego? No, my nie czuliśmy się za dobrze, jako nawet ta satelitarka. Wspomniałeś o Radku Sołtysie, jak Radek był wiceprezesem Lecha Poznań, to od razu mi się przypomniała historia wyjazdu na mecz z Terekiem Grozny, gdzie z klubem Szczeczenia, ale mecz był rozgrywany oczywiście w Moskwie. No i zawsze tradycją meczów w europejskich pucharach jest to, że prezesi klubu są zapraszani przez gospodarzy na kolację. I to właśnie Radek Sołtys doskonale nastraszył w 2004 roku w Moskwie prezesa ówczesnego Radka Majszaka, gdzie mu tam opowiadał, że czy on, bo było zaproszenie do jakiejś restauracji właśnie czeczeńskiej w Moskwie i no i tam straszył go Radek, czy wiesz, co oni tam jedzą, oni tam oczy zwierząt jedzą i tak dalej, jak oni ci to podadzą, a Radek jakbyś nie mógł to uwierzyć, ale bardzo mocno wahał się, czy iść właśnie na tę kolację z gospodarzami. Poszli ostatecznie oczywiście jedzenie, uzbecka chyba, tak w Moskwie, no wiadomo, nie czeczeńska. Faktycznie uzbecka restauracja i było dużo śmiechu właśnie z tym związanego, z Moskwą, z meczami z Terekiem Grozny jest też związana historia, jak trener Czesław Michniewicz śpiewał swoją ukochaną piosenkę Milion Ałych Os w hotelu w Moskwie, gdzie byliśmy, także te historie też po ze wschodu. Wywiadów tam udzielał. O, zdecydowanie, trener bezproblemowo mówi po rosyjsku, no zresztą jak wiadomo urodził się na Białorusi, dzisiejsza Białoruś, tak jest, w Związku Radzieckim, więc dobrze, uciekamy ze wschodu, ucieknijmy znów w cieplejsze rejony Europy na południe. Florencja, to był taki ciekawy wyjazd, 2015 rok, gdzie naczekaliśmy się trochę na piłkarzy Lecha, właściwie zawsze jesteśmy przygotowani, że dzień przed meczem to jest taki dzień najbardziej intensywnej pracy, bo trzeba iść na jedną konferencję prasową przedmeczową, drugą oficjalną konferencję, dwa treningi, a tu się okazało, że owszem, poszliśmy na konferencję kogo? Selekcjonera reprezentacji Polski obecnego, tak Paulo Sousy, bo on wtedy prowadził Fiorentinę. No a konferencji Lecha Poznań nie było. Tak, to słynne, dziękuję za to pytanie, słyszeliśmy już w 2015 dokładnie roku w październiku. Dokładnie tak. We bardzo Florencji. Uprzejmy Portugalczyk. Tak, uprzejmy, ale pamiętam taką sytuację z konferencji, tam też było szybko, bo najczęściej jest przed treningiem mało czasu na konferencję. Teraz te przedmeczowe są długie, bo jest tłumaczenie. Czasami trzytorowe, bo ktoś tłumaczy z włoskiego na przykład na, czy to był, mówił po włosku Paulo Sousa, ale często jak trener jest obcokrajowcem, albo przez angielski się tłumaczy. Trwa to długo, tak. Na
Cyprze była taka sytuacja, że po grecku mówił trener cypryjskiej drużyny, z greckiego na angielski tłumaczył rzecznik klubu, z angielskiego na polski Maciek Sypuła. Tak jest. Więc to wydłuża, wybija. No ale wracając do tej konferencji, faktycznie była z Paulo Sousą. Kawałek treningu z Kubą Błaszczykowskim widzieliśmy, choć on wtedy we Florencji był w słabej formie, nie grał w pierwszym meczu, grał w rewanżu w Poznaniu, ale na treningu tam nie było okazji nawet porozmawiać, nie był wytypowany do rozmów z mediami, to wtedy nie ma możliwości, jeżeli z daleka gdzieś tam nie byliśmy chyba 15 minut treningu w ośrodku właśnie. Pozdrowiliśmy Kubę Błaszczykowskiego, odwzajemnił pozdrowienia, to było wszystko, na co mogliśmy sobie wtedy pozdrowić. Tak obok stadionu był ten ośrodek, no i czekaliśmy na Lecha, a tu nagle dochodzą informacje, że Lech nie doleci, koniec. I teraz problem, bo z czego tu materiały wysłać? No w przypadku radia akurat przejęli tam chyba trochę rolę, podobnie było w Erywaniu koledzy, którzy byli na miejscu w Poznaniu, bo mieli drużynę na miejscu w Poznaniu, a my to nawet chyba na szybko była konferencja w Poznaniu organizowana właśnie przed wyjazdem, było spotkanie jakieś, że dziennikarze przyjechali do klubu chyba i tutaj było przy bułgarskiej spotkanie właśnie trenera Urbana. Tak, a my tam siedzieliśmy i czekaliśmy i nie wiedzieliśmy, bo nie było komunikatów, czy ten samolot poleci, nie poleci, kiedy poleci ewentualnie. Tam jakaś rumuńska linia bodajże się tam chyba nie wywiązała, już nieważne, nie pamiętam. A najgorsze jest to, że byśmy dowiedzieli wcześniej, to byśmy obsłużyli konferencję Fiorentiny i poszlibyśmy trochę te Florencję sobie obejrzeć. Dokładnie. A my siedzimy tak na stadionie, potem wyrzucili nas z tego stadionu, do hotelu chyba poszliśmy. Tak. I w końcu Lech wylądował koło północy w tej Florencji, a my wtedy siedzieliśmy sobie chyba pod Duomo, pod katedrą florencką. W cieniu katedry. W cieniu katedry. Tak jest. W cieniu florenckiej katedry siedzieliśmy i dotarła do nas informacja, że ten Lech wylądował. Spożywaliśmy złocisty napój i odbieraliśmy właśnie SMS-a od Łukasza Borowicza, rzecznika, który nam napisał, że wylądowaliśmy w końcu, a to północ już praktycznie Było. Tak, po północy już właściwie z tego żadnej relacji, żadnego materiału się do kraju nie nadało, bo nie było wszystko. Bo oni pojechali do hotelu bez żadnego rozruchu, bez niczego, właściwie z marszu mecz następnego dnia. Na drugi dzień mecz we Florencji, też na stadionie, który pamiętał nie tylko Italia 90, ale 30 lata. Obskurny ten stadion, tak? Florencja jest pięknym miastem. Artemio Franchi, niefunkcjonalny. Ja już kiedyś na nim byłem na meczu ligowym Fiorentiny, będąc na wakacjach. Z Sampdorią Genua wtedy i fatalny. Ciekawostka z włoskich stadionów jest taka, to też zapamiętałem, że dziennikarze w trakcie meczu otrzymują informację, ile klub zarobił na biletach. Przychodzi taki komunikat, karteczka we Florencji, w Udine też ona była. Przychodzi, że na stadionie jest tam powiedzmy 25 600 kibiców. Klub zarobił z tego tytułu tam 88 tysięcy euro na przykład. I jest dokładnie to wyszczególnione. Także tutaj absolutnie, nie wiem, czy jest jakiś wymóg ustawowy. Jak czy na Włochy, jakoś, to właśnie, bardzo transparentnie informują właśnie o tym, ile klub zarobił na biletach, jeżeli chodzi o mecze w europejskich pucharach. Na koniec, bo już powoli kończymy, moglibyśmy tutaj długo pewnie opowiadać różne historie, anegdotki, niektóre nie nadają się na opowiadanie podczas takiej audycji. Najciekawszy twój wyjazd na mecz w europejskich pucharach, jakbyś miał wskazać ten jeden mecz, to jaki to byłby? Wiesz co, sportowo? Sportowo myślę, Turyn, że pewnie, tak? Nie? Byłem w Turynie. Nie, co ciekawe, nie komentowałem tego meczu, Krzysztof Ratajczak był, ale taki mecz z Juventusem, tam skleciliśmy ekipę, busem jechaliśmy. Pracowałem przy tym meczu, ale nie komentowałem. Natomiast jechałem z tobą tym busem. Tak, jechaliśmy. Natomiast myślę, że Feyenoord Rotterdam. A jednak Rotterdam. Bramka Dziurdziewicza. I awans 17 grudnia Iwan Dziurdziewicz po rzucie rożnym głową. Awans do 1/16 Pucharu UEFA. UEFA wtedy jeszcze i korespondencyjny mecz, tak chyba z Deportivo La Coruña z Nancy chyba grało. Z Nancy grało chyba, bo CSKA pauzował, bo w grudniu już nie grali. Drugi mecz, bo to było tydzień przed Bożym Narodzeniem. Zgadza się. Po ostatnim meczu też, który tu był późno w grudniu z Polonią Bytom. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba ten Feyenoord Rotterdam, Holandia jak Holandia, nie, tutaj akurat turystycznie nic ciekawego, ten Rotterdam też jakimś miastem nie jest pięknym, ale na pewno sportowo to był ważny wyjazd. Pamiętam, że strasznie się zatrułem, myślałem, że nie pójdę na mecz, absolutnie od razu zaprzeczam, nie alkoholowo, tylko kolację, coś którą spożywaliśmy dzień, byliśmy chyba wszyscy dziennikarze, też takie grupą dużą, jedliśmy coś, coś było takiego, że naprawdę fatalnie się czułem. Ale trzeba na trawienie coś wziąć po takich
Liseberga. No, i byłem przekonany, no, że właśnie w Rotterdamie na stadion ostatecznie nie pójdę. Mhm. Nie było też tak wielu kibiców lokalnych, bo oni już jakby stracili szansę na awans, nie mieli szans na awans. Słaby sezon grali w ogóle. Właśnie, tak, dokładnie. Tak. Pamiętam wsparcie dla trenera Gertiana Verbeeka, potem Makaja już emerytowanego prawie. Tak, już, tak, ale grał przeciwko. No i tam rządzili kibice Lecha 3000 z Poznania, nie wiem, bo jak tak weźmiemy, no największy chyba wyjazd właśnie pucharowy kibiców Lecha. Nie było większego, jeżeli chodzi o mecze w europejskich pucharach. Bo tam samochodem dosyć łatwo można było dojechać, 1000 kilometrów to... Wiadomo, że były wyjazdy po 1500, 1800, tak się w Udine na przykład, tak, czy na innych stadionach, w Brugi na przykład, w Turynie było sporo też, ale, tak? Ale chyba liczba 2000 nie została przebita właśnie tylko w Rotterdamie, chyba około tam, 3000 tak. Stadion sprzyjał, bo duży stadion, przecież arena finału Euro 2000, The Kaup, tak, więc to tam nie ulegało wątpliwości. Co się chyba tłumaczy jako Wanna, tak? Tak, The Kaup, jakoś tak, Wanna. I to był taki ważny mecz i to pierwszy raz Lech przekroczył taką barierę wyjścia z tej grupy, bo my nawet z tych lat 80. jesteśmy nauczeni pięknych porażek z Liverpoolem, z Atletikiem Bilbao, z Barceloną. O to właśnie chodzi, że żyjemy, jakby jest ta martyrologia meczów, które jedna odsłona okej, ale jeżeli chodzi o dwóch mecz, to jednak Lech odpadał. Tak, a tutaj to wyjście z grupy było takim właściwie krokiem do przodu. Potem Lech to powtórzył w 2010 roku. To już zaczęło być dla nas jakąś normą. Zaczęliśmy się do tego przyzwyczajać. Potem jeszcze dwa razy była faza grupowa, więc akurat tutaj faktycznie. Natomiast, a też wspominam ten ostatni wyjazd, dosyć ciekawy, bo niedawno tu Andrzej Kuczyński opowiadał, jak to w czasach PRL-u, gdy trzeba było milion formalności załatwić, żeby pojechać na mecz. Trochę tak się czułem rok temu, lecąc na Cypr w czasie COVID-u. No właśnie, to na koniec właśnie ta pandemia i wyjazd na Cypr, gdzie właściwie no nie mieliście okazji wysłać dziennikarzy na inne mecze, bodajże Krzysztof Ratajczak w Charleroi był. Dawid był w Sztokholmie. I to jeszcze do Sztokholmu poleciał, można powiedzieć, jak człowiek, czyli normalnie bilet na samolot, nie był taki drogi na szczęście. Tak. Przez Frankfurt, już nie pamiętam, czy Monachium, i normalnie ten mecz obsłużył, był dzień wcześniej. No a potem już zaczęły się problemy. W fazie grupowej już mieliście takie faktycznie. Tak, faza grupowa już nawet do Glasgow po prostu nie było możliwości proceduralnej. Dwa tygodnie kwarantanny i koniec, i nie było tego odstępstwa. A ty na Cypr jeszcze się przebijałeś właśnie. Tak. Potem tydzień później do Charleroi samochodem jeszcze Krzysztof pojechał, natomiast na Cypr, ale też procedura lotów na mecze pucharowe jest takie, że leci się dzień wcześniej. Tak. Raz, żeby mieć zapas, jak coś się ewentualnie wysypie na przesiadce, bo to najczęściej są loty z przesiadkami. A jeżeli się doleci, oczywiście trening, konferencja prasowa. Praca do wykonania, dużo tej pracy meczu, wtedy jest, zapowiedź meczu. Sam dzień meczowy jest troszeczkę spokojniejszy, bo dopiero czeka się na mecz po prostu. Tak jest. Ja lubię wtedy odpocząć, wszyscy się ze mnie śmieją, można dużo wtedy zobaczyć, ja wolę jednak przed meczem się zrelaksować, szczególnie jak jest upał. I na drugi dzień się wraca, czyli właśnie trzy dni, tak? Leci się w środę, w czwartek mecz Ligi Europy, w piątek powrót do kraju. No a tutaj mecz przełożono na środę, nie było połączeń, a w dniu meczu lot samolotem, no ryzyko, jeszcze w tej pandemii, nie poleci, okaże się, że niesprzedany ten lot, że linia wycofa. No znaleźliśmy lot z Wrocławia Wizz Airem. W dniu meczu do Larnaki i tam naprawdę z językiem do ziemi pożyczenie samochodu. Na szczęście też nie było to drogie mimo września, bo ruch turystyczny był znikomy. Tak. Więc pożyczyliśmy samochód. Hubert Michnowicz wtedy był też ze mną. Ruch lewostronny, z którym miałem po raz pierwszy do czynienia. Nigdy nie prowadziłem samochodu przy ruchu lewostronnym. Tam musiałem przejść przyspieszony kurs. Na szczęście też kobieta mi uświadomiła, koniecznie automatyczna skrzynia biegów. Z tym nie miałem problemów. Hubert, pan mapy pilnował, nawigację, ja prowadziłem samochód. No, na szczęście mecz był wieczorem, więc udało się zdążyć. Nic się nam, nie było przesiadek samolotowych, więc dotarliśmy. Do Nikozji, tak? Do Nikozji na stadion. Właściwie do Strowolo, z miejscowość pod... Tak, właściwie można traktować Swarzędz pod Poznaniem. Takie coś takiego, dokładnie. Taki suchy las trochę. Tak jest. Ale ten stadion był wokół niczego. Zresztą byłeś na tym stadionie. Tak. Wokół nic nie było. Nic, absolutnie. Pusto, tak? Tutaj u nas, nie wiem, przy niedaleko poligonu na Biedrusku ten stadion postawili. Skrzyżowanie dróg i koniec. I przystanki, i autobusowe puste, bo nikogo nie było. Pół sklepu nie było. My głodni. Ale było trochę czasu, podjechaliśmy do centrum Nikozji, wróciliśmy na stadion. No i mecz też sportowo jeden z lepszych zdecydowanie w ostatnim czasie. 5-0 i naprawdę piękny mecz. Gra. Tak, przebłyski Sykory wtedy, że potrafił gola grać. Janek strzelił z dystansu. Tak. I to naprawdę był super mecz. Wiem, że duży odbiór był tego spotkania też w kraju. I lot powrotny był w piątek. Ten mecz był w środę, leciliśmy w dniu meczu i czwartek był taki dzień relaksu. Tak. Dzień relaksu na wyspie. Tak, i to wróciliśmy nocleg w Larnace, bo z Larnaki był w piątek powrót przez Ateny już do Poznania.
połączenia, ale też tak to sztukowanie tych połączeń. Właśnie w plus jest, nie było, wiesz co było najdroższe w tej całej wyprawie? Ja też tak, no nie możemy też, oczywiście radio wysyła sprawozdawców, ale nie możemy przesadzić z kosztami, żeby ten bilet nie kosztował nie wiadomo ile. I tak taki kosztorys przedstawiałem szefom swoim i najdroższą pozycją był test na COVID, który kosztował 550 zł. Wtedy one były drogie. Był szczyt tych testów COVID. Trzeba było komercyjny zrobić. Na szczęście u mnie pod domem robili, że mogłem w bamboszach zejść go zrobić i po paru godzinach miałem wynik, ale trzeba było z tym testem lecieć. Z 3 razy był sprawdzany faktycznie ten test już na lotnisku we Wrocławiu i później 2 razy po wylądowaniu na Cyprze. Ale to pamiętam, że to była najdroższa pozycja, że te bilety na samolot łącznie kosztowały chyba około 500 zł. A tutaj 550 też na COVID. To pożyczenie samochodu też tyle nie kosztowało. Hotel był naprawdę tani, bo był w połowie pusty. Tak. I to powiem szczerze, że jak w sezonie, to tam ten hotel, jakby tam był normalny sezon we wrześniu, gdzie było naprawdę ciepło, oczywiście, no to tam by było pewnie drogo, bo to nad samym morzem śródziemnym ten hotel mieliśmy, a to tam kosztował naprawdę jakieś groszowe sprawy. I to faktycznie ten test na COVID za 550 zł była najdroższa pozycja w tej wyprawie właśnie na Cypr. Dobrze. Ja tylko na koniec powiem taką króciutką anegdotkę. W 2008 roku Lech z Austrią Wiedeń awansował po tym niesamowitym meczu przy Bułgarskiej, ale najpierw był mecz w Wiedniu. Obecnie jeden z najlepszych, najbardziej cenionych arbitrów w Europie, Cuneyt Çakır, prowadził ten mecz pierwszy. I tutaj taka anegdotka dotyczy tego, jak niezadowolony z jego postawy był trener Franciszek Smuda, ponieważ trener Franciszek Smuda pracował przez chwilę w Turcji i no jakieś tam słowa pewnie takie grubsze tureckie poznał. No to pamiętam właśnie, że miałem okazję po meczu pod szatnią widzieć, jak tam na tego Çakıra krzyczy trener Smuda, niezadowolony z postawy arbitra na boisku, i właśnie używał dużo tureckich słów. To była bardzo ciekawa scena, trener Franciszek Smuda krzyczący po turecku. Polskich również, też, tak, bo tak mieszał trener też. Smuda, ale było tam faktycznie ciekawie. Franz Schimmer, 2 rzuty karne też przecież tak dla Austrii Wiedeń w tym meczu, 2-1, no ale rewanż, tę historię znamy. Lechowi w Salzburgu. W Salzburgu, dokładnie, tak. W 2010. Mhm. Dobra, tutaj stawiamy kropkę. To była audycja Jeden Klub, 1000 historii. Moim i Państwa gościem był Grzegorz Hałasik z Polskiego Radia Poznań. Dziękuję, Grzegorzu. Dziękuję, bardzo mi miło było. Ja również dziękuję. Spotykamy się przy okazji kolejnej audycji, a gdzieś może, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, z Grzegorzem na temat wypraw pucharowych można rozmawiać bardzo, bardzo długo, to może zrobimy kiedyś dogryweczkę i drugi odcinek o właśnie. O tych krajowych może. O, może o tych meczach Pucharu Polski, ciekawych wyprawach. Albo w drugiej lidze na Polar Wrocław. Dokładnie. No to już podpowiedziałeś kilka tematów. Dziękujemy bardzo, to była audycja Jeden Klub 1000 historii. Dziękuję bardzo. Jeden Klub 1000 historii.